To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy! Cześć, ja nazywam się Kamil Zieliński, jestem psychologiem, trenerem biznesu i nauczycielem akademickim, a także pełnię funkcję menedżera kierunku w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Dzisiaj mam olbrzymią przyjemność opowiedzieć Wam o bardzo intrygującym, ciekawym zjawisku, które świetnie pokazuje to, jak dziwnie postępujemy, jak dziwne decyzje podejmujemy, no i jak dziwnie potrafimy postrzegać innych ludzi. Słowem, człowiek bywa dziwny. A porozmawiamy o efekcie gafy, czyli o tym, czego zwykle się staramy wystrzegać, czego raczej nie lubimy, no bo to jednak jest związane w jakiś sposób z popełnieniem błędu. Czasem tych błędów się wstydzimy, czasem nie potrafimy sobie z nimi poradzić, a ja dzisiaj postaram się w tym podcaście pokazać wam. Że popełnienie gafy może być dla nas bardzo korzystne i że czasem w niektórych sytuacjach niektóre osoby, zabrzmiało groźnie, specjalnie stosują pewne gafy, czy specjalnie doprowadzają do popełnienia pewnych gaf, aby na tym zyskać. No i nie wiem, czy też tak macie, ale pewnie do głowy. Przychodzą Wam politycy, którzy od czasu do czasu starają się w jakiś sposób manipulować, czy w jaki sposób wywierać na nas wpływ. Więc zróbmy mały eksperyment myślowy, właśnie e, związany z politykami, w kontekście oczywiście popełnienia ewentualnej gafy. Wyobraźcie sobie, proszę, że oglądacie w telewizji wywiad na żywo z bardzo popularnym politykiem. Jest to polityk, który powszechnie uznawany jest za bardzo kompetentnego człowieka. Tak, wiem, że od takich niełatwo. Eee, a także jest stosunkowo dosyć lubiany. Akurat przez was, e, przez was jest dosyć lubianym politykiem. No i polityk opowiada pewne rzeczy, odpowiada na pytania prowadzącego wywiad, i w pewnym momencie przypadkowo oblewa się kawą. Oblewa się tą kawą mniej więcej w środku wywiadu, no i już do końca występuje z plamą na marynarce. Plama jest widoczna, no jakby nie da się jej nie zauważyć, nie da się jej pominąć czy czymś zasłonić. Jak sądzicie, czy po takim zdarzeniu ten polityk straci w waszych oczach, czy zupełnie odwrotnie jeszcze bardziej zyska i jeszcze chętniej będziecie na niego oddawać głos? Efekt gafy, który zwany jest także efektem potknięcia, z angielskiego The Pratfall Effect, opisuje sytuację, w której popełniony przez kogoś błąd, bądź popełniona przez kogoś gafa, wpływa na zwiększenie uczucia sympatii wobec tej osoby, która ten błąd popełniła. Czyli z naszego przykładu, polityk. Prawdopodobnie zyska. No, wypadałoby tak racjonalnie, spoglądając na niego, że no, pewnie straci, no, bo oblał się kawą. No, niezbyt to przyjemne i, i raczej nie powinno to o nim zbyt dobrze świadczyć. A tutaj okazuje się, że jest to na plus i że ten polityk prawdopodobnie w oczach swoich wyborców będzie jeszcze bardziej zyskiwał. W tym podcaście wytłumaczę Wam dlaczego. Ale zacznijmy od początku. Pamiętajmy o tym, że niezbędnym warunkiem wystąpienia efektu gafy są nienaruszone kompetencje osoby, która zalicza wpadkę. Czyli gafę można popełnić, ale musi to być gafa niezwiązana z kompetencjami e, osoby, która na przykład udziela tego wywiadu czy wykonuje pewne eksperckie e, rzeczy. Efekt gaffy przebadał oraz opisał w latach 60. XX wieku Elliot Aronson, czyli jeden z czołowych badaczy, z czołowych psychologów XX wieku. Dokładnie w 1966 roku Elliot przeprowadził eksperyment, w którym chciał sprawdzić, jak pewna drobna wpadka będzie wpływać na postrzeganie osoby, która tę wpadkę popełniła. Osoby badane oglądały nagranie, i na tym nagraniu pewien mężczyzna, który w rzeczywistości był współpracownikiem badacza, jak to często w psychologii społecznej bywa, brał udział w przesłuchaniu do College Bowl. College Bowl to jest taki, czy był popularny amerykański teleturniej, w którym no, trzeba było wykazywać się naprawdę solidną wiedzą, aby uzyskać jakiś wysoki wynik, czy aby wygrać w tym teleturnieju. Część badanych oglądała nagranie, w którym mężczyźnie szło doskonale. 92% poprawnych odpowiedzi. Doskonały wynik. Część natomiast widziała nagranie, w którym mężczyźnie szło raczej średnio. Tutaj 30% poprawnych odpowiedzi. W kolejnym etapie nagrania. Mężczyzna opowiadał trochę o sobie, a dokładnie o swoich doskonałych wynikach naukowych, a także poza naukowych i pozaakademickich, gdzie również doskonale mu szło. Słowem, przedstawiał się trochę jako półbóg. Albo w drugiej opcji, w drugiej grupie, raczej o średnich ocenach i o takim niewielkim zaangażowaniu w inne aktywności. Słowem przedstawiał się raczej z tej leniwej strony i raczej jako osoba, której zbyt dobrze w wynikach akademickich nie idzie. To, co odróżniało grupę eksperymentalną od kontrolnej, następowało pod koniec nagrania, ponieważ nagle, podczas opowiadania o swoich osiągnięciach Zarówno tych bardzo pozytywnych, jak i tych, powiedzmy, mniej pozytywnych, mężczyzna zaliczał wpadkę. Przypadkowo rozlewał kawę. Grupa kontrolna widziała to wszystko, ale bez rozlania kawy. I zadaniem osób badanych po obejrzeniu całości było dokonanie oceny kompetencji mężczyzny czyli jak wysokie są jego kompetencje, na ile jest ekspertem i tym podobne. i wyniki są naprawdę zaskakujące. Po pierwsze, coś, co nie powinno dziwić, najlepiej został oceniony oczywiście mężczyzna, który dysponował dużą wiedzą, ten, który zdobywał 92% poprawnych odpowiedzi. Ale i tu ciekawostka dużo wyżej oceniany był przez grupę eksperymentalną, która widziała jego wpadkę z rozlaniem kawy, niż przez grupę, która nie widziała rozlania kawy. Dlaczego? Naukowcy tłumaczą, że popełniona gafa pokazywała, że mężczyzna nie jest tak idealny, że aż przestajemy go lubić. To znaczy, pokazywała, że ten mężczyzna jest trochę jak my wszyscy że z tego półboga, niemalże półboga, staje się no, takim normalnym człowiekiem. Owszem, ma super wyniki, jest super kompetentny, ale jednocześnie zdarzają mu się wpadki, tak jak nam wszystkim. Tylko czy to jest tak, że teraz wystarczy, że będziemy rozlewać kawę i od razu ludzie będą o nas lepiej myśleć? No nie, to nie jest takie proste. Okazuje się, że popełniona gafa korzystnie wpływa na ocenę osoby, która popełnia błąd, ale tylko wtedy, kiedy wcześniej ta osoba prezentuje się z dobrej strony. Dlatego u mężczyzny, któremu średnio szło opowiadanie, odpowiadanie na pytania, tam gdzie było 30% poprawnych odpowiedzi, rozlanie kawy jeszcze bardziej psuło wizerunek w oczach badanych, czyli był oceniany jako jeszcze mniej kompetentny. No bo okazywało się, że nie dość, że średnio mu idzie, nie dość, że przedstawił nam się raczej z tej leniwej strony, to jeszcze rozlał kawę, czyli jest trochę takim gapciem. No i to nie poprawiało jego oceny, czy, czy nie poprawiało jego wizerunku w oczach badanych. Pamiętajcie, proszę, że gafy oczywiście się zdarzają. My wszyscy je popełniamy. Przecież mówi się nawet, że błądzić jest rzeczą ludzką. Jednocześnie błędów nie lubimy, nie zawsze potrafimy sobie z nimi poradzić. Staramy się oczywiście ich nie popełniać, staramy się je jakoś ukrywać. To wszystko może prowadzić nas do z pozoru niegroźnego, a w dłuższej perspektywie, niestety bardzo mocno utrudniającego nasze jakiekolwiek działania efektu perfekcjonisty. Efekt ten polega na wypaczaniu nieidealnych rozwiązań. To znaczy, o, doprowadzi to do takiego myślenia, że jeżeli wynik, który osiągniemy, nie jest wynikiem idealnym. To właściwie nie ma sensu podejmować jakiegokolwiek działania. Myśląc w ten sposób, możemy dojść do wniosku, że i my powinniśmy być idealni. A muszę Was zmartwić, to się nigdy nie uda. I to dobrze. Natomiast skoro tak jest, to może warto uwierzyć, że rozwiązanie prawie idealne jest zdecydowanie lepsze od braku rozwiązania. Wniosek płynący z badań jest dość prosty. Jeżeli zależy nam na tym, aby inni postrzegali nas jako kompetentnych i jednocześnie szybko chcemy zwiększyć swoją atrakcyjność w ich oczach, dajmy sobie przyzwolenie na popełnianie błędów. Wcześniej jednak obowiązkowo pokażmy się jako eksperci w tym, czym się zajmujemy na co dzień. Jak widać w badaniach, Drobne błędy nie tylko nie zniweczą naszych dotychczasowych osiągnięć, ale nawet mogą je pozytywnie podkręcić. Natomiast pamiętajcie o kilku zasadach. Przede wszystkim popełniony błąd musi być poprzedzony wykazaniem naszych kompetencji. Odwrotnie, nie ma szans, żeby to zadziałało. Ponadto, gafa powinna być niewielka, a także niezwiązana z naszymi kompetencjami eksperta. W skrócie, chodzi o to, aby ludzie mogli stwierdzić, że popełniony błąd w żaden sposób nie wpływa czy nie świadczy o tym, że mamy mniejszą wiedzę i umiejętności w zakresie tego, czym się zajmujemy, a jednocześnie, aby mogli zobaczyć w nas człowieka takiego normalnego, podobnego do nich samych. Dzięki bardzo i zapraszam do odsłuchania innych odcinków.